po sporych opadach deszczu próbujemy znowu kosić kukurydzę. Jak możecie zauważyć, tutaj przynajmniej z brzegu praktycznie nie widać zielonych liści. Odmiana Bruce Lee ogólnie wygląda na fajnie i te pierwsze wjazdy kombajny pokazały, że plon też jest całkiem fajny. Maciek już stoi kombajnem, zaraz my tam do niego dojedziemy. Porozmawiałem z mamą, mama przyjedzie, weźmie zaraz próby. Pojedzie na skup zweryfikować, żeby na ich mierniku zobaczyć, jaka jest wilgotność. No bo mam jeszcze do odstawy, wow, mam jeszcze do odstawy jakieś 60 ton, coś takiego. Nawet nie wiem w sumie, ale coś koło, niecałe 60 ton, więc no musimy zweryfikować, żeby znowu nie było tak, że nakosimy, tak jak ostatnim razem nakosiliśmy przyczepę, przyjechał Tomek, Wojtka brat, nakosiliśmy przyczepę, okazało się, że było 37,5% na skupie, nie? I 98 zł potrądzenia, także na jednej przyczepie kilka tysi w plecy. No ale co zrobić, nic nie zrobić. Tak, gdzie niegdzie leżą kolby kukurydzy. Muszę Maćkowi powiedzieć, żeby się czkar nie ściągnął, bo wrócił spod Nowego Dworu Gdańskiego i tam widocznie kosił bez sieczkarni, ale ja jednak bym był bardziej wymagający, wolałbym. No wzięliśmy też linę, znaczy tata jedzie za mną siódemką, wziął linę, w razie gdyby... No nie wiem, znaczy za nami jedzie ten dziadek, ale to jeszcze trochę zanim on przyjedzie, jeszcze chwila. I no w razie czego wzięliśmy linę, gdyby gdzieś tam wpadł, mam nadzieję, że nie ma, 50 litrów deszczu nam wpadło od ostatniego czasu, więc na pewno będzie mokro. Nie wiem, zobaczymy sam. Mam trochę mieszane uczucia, że coś tam zaczynają kropić po szybie, nie widać. Widać, no tak, ale na telefonie nie widać, wiesz, Wojtuś? Także no próbujemy, zobaczymy. Zobaczymy co to będzie, no. Zobaczymy co to będzie. Ostatnio mój wilgotnościomierz pokazywał 31, na skupie było 37, tak jak mówiłem, no. Dlatego dzisiaj pierwsze co pojedziemy zobaczyć na skup, jaka jest wilgotność. Na pewno i tak nakosimy na suszarnię, bo muszę posuszyć, muszę też się wywiązać z kontraktu na suchą kukurydzę. Co prawda tam ze 40 ton mam na wysuszone, ale jeszcze 60 potrzeba, więc tak nas 6 suszarni chociażby chciałbym, żebyśmy nakosili. No i zobaczymy jak to będzie. Będę was na bieżąco informował, jak to wszystko wychodzi, jak to wygląda. Nie da rady nasypa. Przez drogę nie da rady. No i pada deszcz. No i kosimy, zobaczymy, co to tak tam wyjdzie. Kto skosił do końca października, ten wygrany. To jest wyznanie. Czyli co robimy o deszczu? Tam mi wypadło 3%, jo. No ona powinna oddawać wodę. Przecież ciepło cały czas było, co tam miałeś? Bo nawet 14 stopni chyba pierwszego było. To wiesz, to pogoda idealna, żeby to wodę zrzucała. Kiedy w listopadzie miałeś 14 stopni? Co prawda pierwszego, ale jednak. Możesz mi tam dokosić trochę. No ja, bo suszarnię będę miał. No ja, tego nie wiem tu jeszcze. A widać tam, gdzie wcześniej kosiłeś, jakie to takie co, zamulona ta kurde te liście od tego wody, od tego takie, takie zgnite już, nie? Jakby wyglądałem, jakby było gnojowicą polane. Jest taka w miarę ziemia, ale bardziej przyjazna dla kukurydzy, taka trochę lżejsza, taki ala stor w ciur, wie tam. Za chwilę wjedziemy do góry, znowu będzie glina, znowu będzie bez szału jakiegoś tam. Ale chociaż obsada jest, nie? No. No pełno. Zaraz.
Wydaje mi się, że mogliśmy chyba jednak większą obsadę tutaj, bo to było chyba, nie wiem, 76 tysięcy? Coś takiego. A na pewno już na tych greenach, to tam trzeba po 80 walić. Dobrze mówię? No to tak nie zawsze wszystko wzejdzie. O, jakby żurawie były to i 100 tysięcy, o właśnie, jakby wiedział. Tylko wtedy co z tego, że byś zasiał 100 tysięcy, jak one by się po prostu bardziej upasły. Może mniejszy areał by zeżarły, bo by z mniejszego areału więcej ziarek by wciągnęły. Łajzy. Są potwierane te koszulki, kurde, i to... Zmierzę w domu, zobaczę, jak tam będzie wilgotność. Mam pewien problem z tymi wilgotnościami. Z tą wilgotnością. Boże, ja nie mogę się wysłowić. I rozbieżności pomiędzy tym, co jest w sumie, a tym, co jest w skupie. Zobaczcie, kukurydza się kurzy. Nie? Kurde, schowam się trochę przed wiatrem. O, zobaczcie, kukurydza się kurzy, dopiero co włączyłem, już jest syf. O czym to świadczy? Że kukurydza nie jest bardzo mokra. Mokra kukurydza powyżej 30% się praktycznie wcale nie kurzy. Ona dopiero zaczyna się kurzyć po pewnym czasie, jak ją wysuszymy. Po drugie, podczas zasypywania, jak mamy suszarnię, suszarnia wyrzuca ziarno na boki, tak? Syf mi leci do kurzy. Jak jest mokra kukurydza, to się robi wysoki stożek z dwóch stron i tu jest mniej kukurydzy, mniej ziarna. Jak jest suchsza, to wiadomo, że ona się bardziej rozsypuje i ten stożek jest mniejszy. I u mnie dzisiaj praktycznie stożka nie było, co by świadczyło o tym, że kukurydza ma poniżej 30% wilgotności. Ja absolutnie jestem daleki od odskarżeń i tak dalej, i tak dalej. Wysuszę, zobaczę, ile będzie trwało. Wiem, ile trwa suszenie kukurydzy, która ma 35%. Wiem, ile trwa suszenie kukurydzy, która ma 32%, 31%. Wiem, ile trwa suszenie kukurydzy, która ma 27-28%. Oczywiście, flint, den, tam są małe różnice, ale już bez przesady. Różnice największe są w wilgotności. Im wyższa wilgotność, tym się dłużej suszy, bez względu na to, czy to jest flint, czy den. Więc zobaczymy, jak ona mi się dłużej będzie długo suszyła i wtedy będziemy rozmawiać, bo... Moim zdaniem tu nie ma 32% wilgotności na kukurydza. Tata przyjechał z kolejną dostawą. No kończymy koszenie, no bo... Miałem wozić na skup, tak? Bo nie będę woził 32%, tam dwie próby robiliśmy. 32-34%. No po co mam wozić, żeby znowu były jakieś tam duże potrącenia? Więc nakosiliśmy na trzy suszarnie. Dzisiaj dwie, jutro jedną z rana. Jutro, pojutrze będziemy znowu kosić. Prawdopodobnie jutro. I zobaczymy, co nam pokaże znowu wilgotność, czy to na skupach, czy u mnie. Będziemy dalej rozmawiać. 33500, ze mną będzie 33580. Wysypuję i zaraz. No i co tak w sumie naprawdę? Zaraz co? No i odstawiam ciągnik i tyle, no. Już dojechała znowu kukurydza na halę. Już mam odebrane tutaj, bo dosypywałem do suszarni. Zawsze tak robię, że trochę jeszcze dosypię po tych półtorej godziny. Dobra, zmierzymy sobie wilgotność. Ja już wcześniej mierzyłem. Pokazywało 28,7. O, gdzieś tam tu sięgnę. Ze środka, powiedzmy. Ta wilgotność by mi się sprawdzała na suszarni, że tak powiem. Te 28 i coś. Bo tak widzę, jak się ziarno zachowuje i tak dalej. Muszę tutaj nóżkę podłożyć. Nie, to będzie tak. Kukurydza 10-34% i wyciągamy. Faktycznie trzeba zrobić, tak jak pisaliście pod poprzednim filmem, kilka pomiarów. Nie tam, dwa, trzy. Im więcej wiadomo, tym lepiej. Kurde, chodźmy. Aha, już może... Nie, jeszcze nie. Ach, to jest, jak się ma tylko jedną rękę. Nie, zobaczymy, jaka tutaj będzie wilgotność. Sam jestem ciekaw. No tak nawet w zębach, jak się weźmie, to tak ma, o. 28,8. No powiem wam, że to by mi się zgadzało, nie? Z tym, co suszarnia pokazuje. Ej, no nic, zobaczymy, jak długo będzie suszyła.
jak to długo się tam zejdzie i no jest tu troszkę, to znaczy co, tu w sumie jest tam 18, 28 ton gdzieś kukurydzy łącznie, no. Suszarnia włączona na wysyp i co wam mogę powiedzieć, to to, że faktycznie po suszarni widać, że kukurydza była dużo suchsza, ponieważ włączyłem suszarnię, zaczynałem zasypywać gdzieś za 20:11, a mamy godzinę 17 po czwartej, czyli 4, od 11 do 12 godzina, ponad 5 godzin wysypie się, no to mamy gdzieś 5,5 godziny, niech ciut nawet więcej, no to świadczy o tym, że ta kukurydza jest naprawdę dużo, dużo suchsza i wychodzi na to, że też sprawdza się to, co mówił Darek z Top Nation, że będzie się lepiej suszyła. To jest pierwsza suszarnia, więc zobaczymy, co będzie dalej, ale jak na razie to by się sprawdzało. Idziemy zobaczyć jeszcze, jak sobie tutaj wylatuje. Tam mi coś widzę delikatnie bokiem leci, będę musiał pójść zobaczyć. Zobaczcie, a światło wyłączone. Guzik pewnie zobaczycie, natomiast tutaj sobie kukurydza wylatuje. Także mówię, za 15, gdzieś za 15, nie, za 20, aha, za 20, no około niecałe 6 godzin. Niecałe 6 godzin cykl od zasypania do wysypania. Także moim zdaniem naprawdę, naprawdę luks. I to świadczy o tym, że ta kukurydza była sucha, że wilgotność jej wynosiła poniżej, na pewno poniżej 30%, co też pokazał mój wilgotnościowiec, mój wiek. Godzina 28. Dosypuję sobie, przewoziłem sobie kukurydzę z tego pierwszego końca, gdzie ją wysypuję, do tam kolejnego. Zaraz pójdę wam pokażę, jaka jest temperatura już ziarna, ale jak przychodziłem przesypywać, dosypywać, znaczy się, to było tam koło 45 czy 6 stopni, mówię o temperaturze ziarna, co świadczy o tym, że mamy proces suszenia już ku końcowi, dochodzi do końca. Włączyłem palnik, bo ja sobie włączam palnik wcześniej niż kukurydza, niż ten. Ojejaś, niż jest pełna suszarna, powiedzmy takie 3/4 suszarni. Odjadę trochę, bo to wieje i sypię na ciągnik. 3/4 suszarni, jak jest zasypane, no to wtedy włączam palnik, czy gdzieś tam włączyłem palnik gdzieś za 10:05, jakoś tak. Godzina, tak widzicie, 20 z kawałkiem, czyli do ponad 3 godziny pracy palnika. Zaraz zobaczymy, jaka jest temperatura ziarna. Będzie wysuszone. Dodatkowo godzinka z kawałkiem na studzenie, czyli gdzieś do 9:30, do 10:00 maksymalnie będzie zakończony cykl, a włączyłem suszarnię za 10 czy za 15, palnik, piąta. To zobaczcie, 5 godzin z kawałkiem, powiedzmy 5,5 godziny, tak jak poprzednio. Czyli to się pokrywa, że jedna suszarnia 5,5 godziny, druga suszarnia 5,5 godziny i wychodzi na to, że to, co mówili o tym, że ona się dobrze suszy, ta odmiana, no coś w tym jest, chyba, mam nadzieję, nie wiem, to jest druga suszarnia tej odmiany, zobaczymy jeszcze dalej, bo jeszcze około 20 hektarów przed nami, zobaczymy, jak to będzie szło, jutro będzie trzecia suszarnia, ale jak na razie jestem zadowolony naprawdę z tego, że tak to idzie. Wydajnościowo, kurde, chrypkę mam. Wydajnościowo też jest fajnie. Może gdzieś tak koło 13 ton. Kurde, na pewno cień będzie jakiś. Ale to jeszcze się okaże, jak wszystko skosimy. Może nawet powyżej 13 ton, ale na razie jest super, wilgotność jest ok.
plon jest fajny, fajnie się suszy. Jak na razie jestem zadowolony, wiecie, po tych plonach, jakie były do tej pory, no to w końcu jest powód do radości. Oby tylko szło tak jak teraz, bo jak na razie pu, jest ok. No i zobaczymy, co będzie dalej. Także ku końcowi, naprawdę ku końcowi już. To jest jakieś pół godziny jeszcze pracy, tak zakładam, czyli o wpół do, gdzieś o wpół do dziewiątej, może gdzieś za 15, dziewiąta skończy, no mówię, do dziesiątej. Do dziesiątej maksymalnie powinienem mieć tutaj wszystko już zamknięte, zakończone, czyli zobaczcie, 5 godzin, tam niecałe 5,5 godziny, no to uważam. A jeszcze jedna ważna rzecz, jeszcze jeden ważny aspekt jest taki, że ja po około półtorej godziny suszenia, kiedy ten poziom kukurydzy nam spadnie, dosypuję jakieś 1500-1800 kg jeszcze dosypuję. Dobre półtorej tony, dwie dobre łyżeczki, łyżki od ciągnika, od tura dosypuję. Czyli tak naprawdę nie suszę tam 12,5 tony, bo tak mniej więcej wchodzi do suszarni, a 14 ton, czyli na 14 ton to on dobre takie 14 ton zasypu mokrej kukurydzy, ponad 5 godzin trochę suszenia, to uważam, że to jest dobry wynik. Przy tej wilgotności, przy 28%, naprawdę jestem zadowolony.